Ryszardzie, nasz drogi przyjacielu, z okazji Twoich 75. urodzin składam Tobie wraz z całą rodziną serdeczne życzenia. Wszystkiego, co najlepsze. Czas nieubłaganie mija. Te pierwszych 6 cyferek w naszym PESEL-u nie do ruszenia. Ale nie wiek jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze jest zdrowie. I tego zdrowia Tobie życzymy najbardziej. Pewnie nie pamiętasz, ale jak organizowaliśmy kolejną grupę, kolejny start w Tour de Pologne amatorów w 2017 roku, to na tej planszy z nazwiskami kolegów umieściłem takie zdanie wypowiedziane kiedyś przez Alberta Einsteina. Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, trzeba poruszać się naprzód. Ty jako sportowiec, wyczynowy kolarz, trener, doskonale wiesz, jaki wpływ na nasz organizm ma ruch i trening. Ty teraz ciężko trenujesz. Twoja rehabilitacja jest bardzo skomplikowana, trudna i mozolna, ale dajesz radę. Posuwasz się do przodu. Tylko dlatego, że jesteś twardzielem, fajterem i myślisz pozytywnie. I tak, Ryszard, trzymaj. My chcemy, żeby było tak jak kiedyś. Żebyśmy byli razem na Tour de Pologne. Żebyśmy byli razem na balu kolarza. Żebyśmy się mogli spotkać i pogrzebać przy starych kolarzówkach. My tego chcemy. Życzę Tobie, Rysiek, żeby ten Twój najtrudniejszy wyścig w życiu, wyścig po zdrowie, wreszcie się skończył. Żebyś minął linię mety i zwyciężył. Ja w to zwycięstwo głęboko wierzę. I myślę, że wierzy w to cała Polska. Trzymaj się.